hallo, Halo, halo, halu, 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 halu. Halo, jakiś był taki ten taki był serial? Halu, halu. No. Kto pamięta? Pamiętacie, w każdym razie. Szczęść Boże, dobry wieczór, czy dzień dobry. W zależności z której części świata się łączycie, ja nie wiem, czy godzina 19.00 to już nie jest dobry wieczór, nawet tutaj w naszej Polszy, chyba tak, tak, zgadza się. Dajcie znać, czy mnie przede wszystkim słychać, bo tam z wizją to może być różnie. Widzimy się no po długiej, długiej, słuchajcie, przerwie, czy długiej. Ile? Trzy tygodnie, nie? No więcej cztery, to miesiąc chyba nie było po live'a. W każdym razie widać, słychać, cieszy mnie to bardzo. A, właśnie, zapomniałem. TikTok jeszcze, odpalmy TikTok'a, nie? To jest skaranie boskie. Powiem wam szczerze, no z tym TikTokiem to jest dużo opowieści, ale no, no to... A dobra, nic, no bo już nie chcę gadać, a może i chcę, zaraz powiem, tylko poczekajcie, odpalę tiki-toka, dobra, zobaczymy co będzie, myślę, że będą jakieś ekumeniczne spotkania, w cudzysłowie ekumeniczne, bo tam jest wiecie, dużo tych takich tak zwanych chrześcijan, jak oni mówią, chrześcijan biblijnych. Nie wiadomo kto to jest. No jakby katolik nie był chrześcijaninem, tym katolik jest chrześcijaninem, tym bardziej biblijnym. Po prostu protestantów sporo tam jest. Zawsze jak wpadają do nas, powiem wam szczerze, są takie no, hejty ostre z ich strony: typu zwiedzeni, typu wróćcie do Pisma Świętego i cztery tysiące wykrzykników. Dlatego z chęcią odpalę live'a, żebyśmy też zaistnieli na tej dziwacznej platformie, która, powiem szczerze. Myślę, że jednak chyli się ku upadkowi, ale to tam może w innym, ktoś powie, jak to rozwija się, TikTok. No właśnie, różnie z tym. Dobra, ale dobra, włączam, włączam TikToka Chryste Pański. Dobra, trzymaj tam je teraz mocno fotela. Dobrze, na początek pomódlmy się. O, niechorze, pozdrawiam, może z niechorze. Zacznijmy od modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. I w intencji zjednoczenia wszystkich chrześcijan. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Błogosławiony kardynał Stefanie Wyszyński, módl się za nami. Błogosławiony Janie Pawle I, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Ojcze Dolindo Ruotolo, wstawiaj się za nami. Chciałbym jeszcze dodać Benedykcie XVI, wstawiaj się za nami, a w sumie dodajmy to też: Benedykcie XVI, wstawiaj się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witajcie wszyscy zgromadzeni na TikToku. Już jest, słuchajcie, ponad 50 osób. Tam TikTok działa na swoich zasadach: jest Patrycja i jest Jacek, jako nasi moderatorzy. Powiem wam szczerze, to co oni tutaj, ile pracy. I zaangażowania jednocześnie takiego cierpienia wkładają w poranne moderowanie przy okazji naszego porannego różańca, mówię o patrycji i o Jacku, ile tutaj leci bluzk różnorakich na TikToku właśnie tym takim, prawda, byśmy powiedzieli, nowoczesnej platformie, gdzie każdy może się wyrazić, i czasami powiem szczerze, i brzydko, każdy może się też wyżygać troszeczkę tak na kościół, prawda, i szybciutko uciec jako anonim. Tak więc dziękuję, że Patrycja i dziękuję wam i Patrycja i Jacek, że macie tyle w sobie po prostu samo zaparcie. chyba to wszystko zostawił i wyjechał w Bieszczady, że tak powiem. W każdym razie dobry wieczór. Witajcie, witajcie. TikToki. Przestawię tak, żeby nie było, że gadam tutaj tylko, ale no nie da się inaczej tego ustawić. No nic, musi być troszeczkę, słuchajcie, ten TikTok z boku ustawiony. Przepraszam bardzo, jeszcze tutaj to wszystko jest w pieleszach. Są bluzy. Skąd są bluzy? Słuchajcie no od mojego przyjaciela, który jeszcze je szyje. Wejdźcie sobie na Home Clothes, co ja mówię, na Hope. Na hope. Napisz, no, to znajdziecie na pewno. Można zamówić, ale będą też tutaj na sklepiku od będą także takie bluzy kolorowe. Ale dobra, w każdym razie, skoro widać i słychać dobry wieczór, króluj nam Chryste, proszę bardzo, Rymkowski tutaj TikToka, dobry wieczór, Anecia43, witam serdecznie, witajcie. Kiedy nowa strona sklepu? Nowa strona sklepu jest już od półtora miesiąca i, i jakby no już tam wszystkie produkty są, tylko po prostu muszę podciągnąć grafikę. Co to znaczy podciągnąć grafikę? To znaczy po prostu muszę ją zaprojektować, no bo jak wiecie, zarówno kanał, jak i TikToka jeżeli chodzi o stronę tą taką graficzną montaż no, i o wszystko inne jakby zajmuje się sam i również jeżeli chodzi o całą grafikę i, i to wszystko co ze sklepikiem też to po prostu sam ogarniam w każdym razie z roku na rok coraz więcej kościół zbiera hejtu zupełnie jak Chrystus z każdą stacją drogi krzyżowej o proszę bardzo nie, to nie jest HTML, to są już takie CMS-y, że tak powiem dostosowywane. No. W każdym razie tutaj spoglądam. Już słuchajcie, jest prawie pół tysiąca polubin na TikToku. Dajcie łapki w górę tutaj też na na naszym live'ie YouTubeowym. Czemu nie było tak długo live'a? No bo były święta i były różne sytuacje. Jeszcze tutaj mamy zaległe spotkanie z Igor'em z kanału Mot z, z kanału Kubogu. Ku będzie na, naszym gościem, będzie też ojciec Paweł, autor książki Matka, jeszcze raz będzie naszym gościem, będzie też małżeństwo. Zajmujące się między innymi relacjami małżeńskimi, rodzinnymi. I teraz też chciałbym Was zaprosić bardzo serdecznie na rekolekcje, które będą tutaj w, w okolicach Łodzi. Na razie nie chcę mówić, w jakim miejscu organizowane. Będzie im przewodniczył bardzo znany rekolekcjonista, ksiądz Darek, który jest specjalistą, jeżeli chodzi o relacje toksyczne. Po, pozdrawiam Bydgoszcz i wojowników Maryi. Serdecznie witajcie również tutaj wraz z innymi. Tak właśnie, o, to jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany wzięciem udziału w takich rekolekcjach, które będą trwały czwartek, piątek, sobota, niedziela, powtarzam, prowadzone przez kapłana, ja też tam się pojawię na pewno. Dotyczące rozwiązywania relacji toksycznych, różnego rodzaju no, tych uwikłań toksycznych, które biorą się z naszego dzieciństwa. Ja zamieszczę tutaj na kanale YouTube jedną z konferencji księdza rekolekcjonisty, który będzie prowadził, który będzie to prowadził. Sami posłuchacie. A uwierzcie mi, że jest dziś to duży problem, jeśli chodzi o niedojrzałość emocjonalną przy zawieraniu chociażby sakramentu małżeństwa. A zatem, jeżeli ktoś chce w takich rekolekcjach uczestniczyć, to proszę tutaj w komentarzu, ale pod filmem, nie na czacie wpisać rekolekcję. Tak, o może umówmy się i ja wtedy będę się z wami kontaktował. Słuchajcie, nie tylko w związkach, ale ogólnie ogólnie tak, relacje toksyczne ogólnie. Wyrastanie po prostu z tego, byśmy powiedzieli, z tych uwikłań toksycznych, które już gdzieś tam zaczynają nas przyduszać w okresie dzieciństwa, później młodości to się wszystko przenosi dalej. A wiemy, że nierozwiązany problem nadal jest nierozwiązany, chociażbyśmy chcieli o nim zapomnieć, to nadal jest nierozwiązany i to tyle. Mm. O, tu już coś się dzieje, słuchajcie, jak można modlić się do Marii? Przecież ona była i tutaj user1652033940495, nazywa się tutaj ten anonim. Wiadomo, jak ktoś nie daje imienia i nazwiska, to w ogóle się z nim nie rozmawia. No ten człowiek po prostu nie wie, że tak jak nosi pewnie, nie wiem, czy to jest on, ona, czy ono może, bo też powinien, może taką nomenklaturą się na TikToku posługiwać że pewnie to ten ktoś nosi na przykład w portfelu zdjęcie swojej mamy albo swojej dziewczyny, swojego chłopaka i bym powiedział dlaczego nosi zdjęcie kogoś ukochanego w portfelu skoro to zdjęcie to nie jest ona my tak samo się modlimy prosząc Maryję o wstawiennictwo a nie modlimy się do niej zresztą modli się za nami święta Boża Rodzicielko tak więc tutaj jakby no nieznajomość języka polskiego czy też nieznajomość yy, modlitw, się, kłania, jakby odsyłam do do katechezy, klasa czwarta szkoły podstawowej, tam były te podstawy wyjaśniane. Dobra, no to tyle. Jest z nami ojciec Nazar Lanko, tak? Pozdrawiam ojca Nazar Lanko. Ktoś tu pozdrawia, czyli ojciec Nazar Lanko jest z nami, tak? Gdzieś tutaj się ojciec Nazar Lanko pojawił na czacie. Na początku. To... Nie widzę, nie widzę, nie widzę, przewijam, nie widzę. Dobra, słuchajcie, dzisiaj temat, no bo w ogóle dużo się tego wszystkiego troszkę troszkę bardzo się naskładało na nie widzę nie widzę ojca na zarlankę no właśnie trochę się tego wszystkiego naskładało mam przed sobą bardzo ważne dwie książki jedna jest napisana przez bardzo znanego doktora fizyki który zajmuje się również astronomią astrofizyką to jest człowiek który zdobył nagrodę Emmy Taką y, przyznawaną y, dziennikarzom, znaczy w jego przypadku akurat naukowcom dziennikarzom, kość, y, kość, ja powiedzieć, książka, która nosi tytuł zdumiewające prawdy, jak nauka i Biblia zgadzają się ze sobą. Można tę książkę podsunąć. Powiem szczerze, każdemu, kto, chociaż trochę wątpi w to. Że Biblia jest zaprzeczeniem nauki, albo że też wiara, że tak powiem, kłóci się z nauką. To jest po prostu jedna chyba z najbardziej genialnych książek, jakie w życiu czytałem. Oczywiście nie przeczytamy jeszcze w całości. Pozdrawiam, Olsztyn, tutaj na TikToku serdecznie. Ym... O co chodzi? Zaraz sobie poczytamy. To jest jedno. I żeby jeszcze było tego mało. To mamy, dlaczego Bóg nadaje światu sens, jak wiara i nauka wzajemnie się dopełniają. Te dwie książki, słuchajcie, rozwiązują problem, że tak powiem, taki trochę dyskutowalny, ale zazwyczaj biorący się z tego, że być może brakuje nam wiedzy w dyskusji. Czy wiara i nauka są ze sobą kompatybilne, czy się zaprze wy wyprzedzają, zaprzeczają, doprzedzają, uprzedzają, że tak powiem, te dwie książki są dostępne w sklepiku Mocsłabości.pl. Jeszcze dzisiaj przed live'em je szybko wrzuciłem, one są, one pojawiły się jako nowość, zdaje się, chyba trzy miesiące temu na rynku, i będę do nich powiem szczerze, bardzo często sięgał, ponieważ te argumenty, które tutaj się pojawiają, czyli że po pierwsze Biblia nie kłóci się z nauką, po drugie, że wiara nie kłóci się z nauką, potrzebne są każdemu z nas. Jest jeszcze jedna książka, którą wprowadzę do sklepiku. Pięć dowodów na istnienie Boga Świętego Tomasza Zakwinu. Już taka potężniejsza książka, pięknie wydana, ale nie chcę was tym wszystkim zarzucać. Dzisiaj trochę sobie o tym porozmawiamy. Polecam książki księdza Kaczkowskiego, tak również serdecznie polecam. Radek, dzięki za dobre polecenie. Wartościowej lektury. Ja wiem, że wy po prostu te wszystkie lektury wartościowe czytacie, czytujecie i jesteście w tym bardzo dobrzy. Ja się z wami staram dzielić tym wszystkim, co mnie urzekło, co mnie dorzekło, co mnie, że tak powiem, wyrzekło, berzekło, to znaczy tymi wszystkimi lekturami, które naprawdę zapadają w pamięć i wnoszą coś konstruktywnego i wartościowego do naszego życia. Katolicki gentleman, no, ta książka powiem Wam szczerze, o której mówiłem ostatnio w filmie. To jest dla mnie genialna książka, nie tylko dla mężczyzn, ale o, jeżeli można mówić w ogóle, o męskiej duchowości. Zobaczcie ten. Zobaczcie tę okładkę. Dwie fajki, a nad nimi Tiara. Ktoś powie co, o co chodzi. No. Wiecie, kto palił fajki? Błogosławiony yy... Frasatti. Frasatti fajki palił. Błogosławiony. No. O, jest z nami Marta, witaj Marta, serdecznie razem z nami jest i ona, słuchajcie, no naprawdę ostatnio od wczoraj to nie jestem w stanie się ogarnąć, jeżeli chodzi o, o, o pracę i, i tego wszystkiego, tyle się nas składało, natomiast jutro jeszcze na kanale pojawi się taki materiał, o którym taki temat dotyczący tego, co jest, jest tak zwanym trendem na TikToku. Grupa dzieciaków stworzyła na pewnym serwerze kościół i odprawiają tam mszę świętą, taką mszę świętą w grze. I wielu kapłanów się na ten temat wypowiedziało, na części z TikToków. Różnym tonem, o tym sobie jeszcze porozmawiamy. To bardziej chyba TikTokom znany jest ten temat. Chciałbym wam to pokazać teraz, jak to wygląda, ale po prostu mam telefon w użyciu, no bo jest przez niego transmitowany TikTok, a mam na takie próbki tej mszy. Na mszy, znaczy w cudzysłowie mszy prowadzonej przez dzieci w tej grze, która jest na żywo, i, i ciężko się dostać na ten serwer. Jest bardzo duża popularność, wielu chce na ten serwer wejść. Ten serwer ma 100 slotów, a ponad kilka tysięcy osób, ponad tysiące osób ostatnio czekało na wejście na tą w cudzysłowie wirtualną mszę prowadzoną przez dzieci. Może tak mówię, nie wiadomo o co chodzi, to jutro już tak wyjaśnię to wszystko. Chociaż już niektórzy kapłani się wypowiedzieli. To też jest ciekawe, ciekawe jest ciekawa jest na przykład obecność kapłanów na TikToku. Ostatnio wpadłem na live'a, to już nie będę mówił do jakich kapłanów, i tam były takie fajne, znaczy właśnie w cudzysłowie, fajne szydery z Radia Maryja. Nie wiem czemu czemu służą szydery z Radia Maryja na TikToku. Być może dlatego, żeby się spodobać tej takiej publiczności bardzo różnorakiej na TikToku. Natomiast to było takie słabe. I, i Gdzieś tam mi się często wyświetlają właśnie kapłani prowadzący live, gdzieś po 22, gdzieś tam jakieś dyskusje z jakąś dziewczyną, młody kapłan siedzi, włączy się z nim dziewczyna. Po 22 powiem Wam szczerze, takie świadectwo z mojego życia. Jeszcze w ogóle nie zaczęliśmy tematu dzisiejszego, przepraszam. Jak byłem sobie kiedyś w seminarium, a były to lata od 2000 do 2004, to też miałem taki pomysł, żeby właśnie być takim otwartym, prawda, w przyszłości kapłanem który będzie tutaj takie bezpośrednie relacje nawiązywał. No i mieliśmy takie grono tych chłopaków z, z seminarium. Większość z nich została księżmi i, i, i są bardzo dobrymi księżmi. Ja będę tu mówił tylko i wyłącznie o sobie, nie o nich. I na przykład sobie robiliśmy takie różne spotkania z dziewczynami gdzieś tam w jakichś kafejkach, czy tam w pewnym radiu prowadziliśmy audycje z tymi dziewczynami. Te dziewczyny przychodziły prawie, że... No, porozbierane, było wszystko fajnie, super. Skończyło się tak, że ja w pewnym momencie zacząłem sobie myśleć, nie no, te dziewczyny chyba są fajniejsze niż, niż to, co Kościół mi da, jeżeli chodzi o kapłaństwo. Tak więc to jest trochę igranie z ogniem. Ja tu nikogo nie oceniam. Mówię, igranie z ogniem, yy, takie nocne spotkania z dziewczynami gdzieś tam na, na jakichś tiktokach, ale to jest, przepraszam, nie moja kompletnie nie moja kompletnie sprawa, ponieważ musiałbym zacząć od własnych grzechów, a gdybym zaczął wyliczać własne grzechy, no to, no to byśmy się po prostu tutaj. No czy byście się pewnie, pewnie wielu z was by te swoje grzechy w tych moich grzechach odnalazło, i wtedy musiałbym się mówiąc krótko zamknąć, dlatego odwołuję się do własnego doświadczenia, że nie warto jest igrać z ogniem, tym bardziej, że jest się kapłanem. Ktoś powie, no jakim ogniem po prostu on chce pomóc? Dobrze, szczęść Boże. Mógł zapłać. W każdym razie to tak sobie pogadałem na różne tematy. Panie Przemku, co jako katolicy mamy sądzić o kontrowersyjnej osobie ojca Tadeusza Rydzyka? Powiem wam tak. No znowu się odwołam do tych do czasów seminaryjnych, kiedy jeździłem, prowadzić z pewnym księdzem profesorem. Jeździłem prowadzić audycję do, do Radia Maryja. I, I poznałem ojca Tadeusza Rydzyka, który zawsze robił nam, że tak powiem, własnoręcznie kolację w swojej takiej malutkiej kuchence, gdzieś tam miał swój pokoik. Jakby nie mam czasu już teraz słuchać ojca Tadeusza Rydzyka, natomiast no nie, 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 wiem, nie wiem, czy chcę się wypowiadać, bo, bo nie chcę tutaj nikogo osądzać, a musiałbym pewnie trochę też posłuchać tego, o czym obecnie ojciec Tadeusz Rydzyk mówi i tak jakby nie chcę nikogo skrzywdzić. Bo moja głupota przewyższa wszelką ludzką głupotę. Yy, odwołaj się do Biblii, a nie do katechizmu. Tutaj się krzyczy Szymon 4M. ZES. Dobrze, szczęści Boże, Szymuś. Powiedz, ile masz lat i czy skończyłeś już szkołę podstawową? Jeśli nie, no to musisz jeszcze katechezę nadrobić ze szkoły średniej. To, to, przepraszam. Yy, nie mogę znaleźć tych książek na twojej stronie. Yy, już wrzucę. Słuchajcie, zaraz zaczynamy temat dotyczący wiary i nauki. Widzicie, co tu się na TikToku czasami dzieje, jak tutaj anonimy, że tak powiem, wpadają i, i ten, no, już, już słuchajcie, tutaj wrzucę, wrzucę linki, linki, sznurki, czy jak to tam zwał, jak zwał, o, może najpierw ten, jeszcze z tego starego sklepiku, bo jak powiadam, jest już nowy, gotowy, ale dobry wieczór, witaj serdecznie, Marlena, hopla. Y... Moderator wyciszył Szymona. Dziękuję, Patrycja. No tak, no. Siemasz szczęść Boże, Łukasz wieczorek, cześć Łuki. I teraz zacznijmy. Zdumiewające prawdy. Czy rzeczywiście Biblia nie zaprzecza nauce? Czy faktycznie mamy powody twierdzić, że nauka i Biblia się ze sobą zgadzają. Tę książkę wam dzisiaj właśnie polecam w tym takim trudnym czasie. Trudnym, ponieważ wchodzimy w taki czas. Jutro zamieszczę na przykład na kanale tutaj YouTube wypowiedź pewnego naukowca o tym, w jaką stronę idzie sztuczna inteligencja. I, i później wrzucę Wam jeszcze taki filmik do tego, jak wygląda na przykład Muzeum mu Przyszłości. To tak tylko ogólnie, zobaczycie, w którą stronę to idzie. Ja na przykład jestem zwolennikiem technologii, bardzo lubię różnego rodzaju technologie. Jakby nie czuję zagrożenia ze strony technologii, ponieważ, jak to powiedział yy, Jan Paweł II, zawsze etyka musi być przed techniką i osoba musi być przed rzeczą. Należy bardziej być niż mieć. Tak mówił Jan Paweł II. Zresztą, w bardzo yy, w, chyba najbardziej taka. Pasuje, znaczy, najbar, naj, Najdroższa mi encyklika napisana przez Jana Pawła II to jest Fides et Ratio, wiara i rozum, która dzisiaj powinna być przez nas czytana. Wprowadzimy sobie encykliki Jana Pawła II również do naszego sklepiku. Ale teraz tak: czy Biblia i nauka się uzupełniają, czy, czy się wykluczają? No to spis treści, żebyśmy, jak powiem, zajrzeli do środka o co chodzi w tej książce. Po pierwsze, pierwszy rozdział obiektywne prawdy istnieją, co dzisiaj wielu jakby tak zarzuca, że nie, obiektywne prawdy nie istnieją, ponieważ każdy ma prawo mieć własną prawdę i yy, nie ma prawdy. No i teraz to sformułowanie nie ma prawdy również jest fałszywe, ponieważ samo sobie zaprzecza, skoro nie ma prawdy, to również takie twierdzenie, nie ma prawdy, nie może pretendować do bycia prawdą, wiecie o co chodzi, no. Coś tutaj mi Akian Akramai, kto nie wiem. To Drugi rozdział: Poza błędnym kołem, czas jest linearny. Trzeci rozdział: Jestem, który jestem. Byt może mieć sprzeczne natury. Czwarty rozdział: Widzenie w ciemności. Znaczne obszary rzeczywistości są przed nami ukryte. Piąty rozdział: Nie z tego świata. Światło jest nie z tej ziemi zauważam, że to jest książka napisana przez astrofizyka to nie jest ani kapłan, ani teolog bo jest ten człowiek doktorem fizyki matematyki i astronomii Pan Michael Julien jak to się czyta, słuchajcie, pozwól, pomóżcie mi TikToki i inni ludzie mądrzejsi ode mnie że tak powiem. rozdział piąty nie z tego świata, rozdział szósty magiczne wydarzenia, wszechświat został stworzony został stworzony ex nihilo, czyli z niczego rozdział siódmy, pewność niepewności to co kiedyś napisał ksiądz Jan Twardowski, świętej pamięci, prawda jest ważniejsza niż dowód rozdział ósmy, la vida loca, czyli przyczyna i skutek mogą być niewspółmierne, rozdział dziewiąty kosmiczna poczta pantoflowa Natychmiastowa komunikacja jest możliwa. i Rozdział dziesiąty, coś więcej niż rozwielitka i winogrono. Rozwielitka. Ludzie są jedynymi w swoim rodzaju. Yy, tutaj jest OK. Witajcie, Tiktoki wszystkie serdecznie. Cześć, cześć, cześć. I dlaczego Bóg nadaje sens nie tylko naszemu życiu, ale życiu też całego wszechświata? Witaj serdecznie, bo Gasy 83. Mm. I tu mamy też kilka bardzo ciekawych rozdziałów. Pierwszy rozdział, przyczyna świata. Dlaczego coś przedstawia się wiarygodniej niż nic? Rozdział drugi, znaczenie świata. Dlaczego matematyka, muzyka, miłość nabierają więcej sensu, jeżeli Bóg istnieje? Czyli takie założenie, dlaczego matematyka ma większy sens, kiedy stwierdzimy, że Bóg istnieje. No to ciekawe. I dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Konflikt świata, rozdział trzeci, czyli dlaczego dobro i zło kształtują fabułę każdej opowieści, rozdział czwarty, nadzieja świata. Dlaczego Wielkanoc przynosi nadzieję przekraczającą najśmielsze marzenia i zakończenie w stronę większego prawdopodobieństwa. Yy, gra Ditro, o tak. Tak, to, to jest, tak, tak, ta gra, pamiętam, kojarzę, kojarzę z pewnego kanału, znaczy ojciec Adam Szósta, w tym grę grał, że tak powiem. Chrystus się narodził, szczęść Boże, Bóg zapłać, Kalina. I słuchajcie, o co chodzi, dlaczego Pan Bóg miałby nadawać sens matematyce, to znaczy, dlaczego matematyka, muzyka i miłość nabierają wiek, większego sensu, nabierają, to jest nawet, więcej sensu jeżeli Bóg istnieje, strona 77. z niecierpliwością sięgam i czytam i działam posłuchajcie tiktoki i wszyscy ludzie że tak powiem, dobrej woli też jest w ogóle ciekawa sprawa za mi zacznę czytać, bo dużo różnych myśli no nie było nas tutaj na żywo przez miesiąc i, i dużo różnych się rzeczy wydarzyło, pewnie w waszym życiu też się yy, nie wiem czemu w Polsce nie Wiecie odpowiedzi. Czekajcie, o co chodzi? Nie wiem, o co chodzi. Nie wiemy odpowiedzi. W Polsce nie wiemy odpowiedzi. Nie wiem, czemu w Polsce nie wiecie odpowiedzi. Zgupiałem teraz już kompletnie. Słuchajcie, przepraszam. Mm. Już co ja, coś miałem powiedzieć, zapomniałem. Może i dobrze może i dobrze, głupoty pewnie jakieś chciałem powiedzieć, nic ważnego dobra, nic, sięgamy, sięgamy do tej... a właśnie, albo nie, dobra już nie, nie będę zmieniał tematu dobra życie staje się takie, jak opisuje Robert Browning w wierszu Fra Lippo Lippi świat ten to dla nas nie karta pusta, ani nie kleks zamiary gorące są i dobre, odnaleźć ich znaczenie to dla mnie chleb i trunek jakby nie bardzo kojarzę. O co chodzi? Ym... O co chodzi? O co chodzi w tym wierszu? No nic głupi jest ten człowiek chyba, jestem ograniczony umysłowo. W każdym razie, poniżej, poniżej zbadamy więc kilka szczególnych elementów naszego świata: matematykę, muzykę i miłość, aby wydobyć ich transcendentne znaczenie, ale też ukazać jego następstwa. Najpierw jednak powinniśmy umiejscowić owe trzy sprawy w szerszym tle, do którego należą, mianowicie omówić je w związku z silnym przeczuciem planu lub celu, który przyświeca naszemu światu. Radziecki szpieg w Stanach Zjednoczonych Ameryki, yy, który zerwał współpracę z Rosjanami, został krytykiem komunizmu, opisuje jak o zwrocie w jego życiu, prowadzącym od ateizmu do wiary w Boga, zdecydowała refleksja nad Uwaga, misternym kształtem uszu jego córki. Ciekawa sprawa. Nie? Jestem ciekaw, o co chodzi. Siedziałem, pisze ten były szpieg rosyjski, radziecki. Szpieg radziecki w Stanach Zjednoczonych. Siedziałem w naszym mieszkaniu. Moja córka zajmowała swoje wysokie krzesełko dziecięce. Patrzyłem na nią, kiedy jadła. Byłem, była najcudowniejszą rzeczą, jaka kiedykolwiek mi się przydarzyła. Mój wzrok spoczął na delikatnych zwojach jej małżowiny usznej. Owych misternych, doskonałych uszach przez głowę przeszła mi myśl. Nie, te uszy nie powstały w skutek przypadkowego zbiegu atomów w przyrodzie, Pogląd komunistów. Mogło tylko zostać mogły tylko zostać stworzone przez jakiś nieogarniony zamysł. Myśl ta naszła mnie mimowolnie i wyparłem ją z głowy, nigdy jednak całkowicie nie zapomniałem ani jej, ani okoliczności, w których się zrodziła. Musiałem ją odrzucić, gdybym ją dokończył, powinienem był przyznać, zamysł wskazuje na Boga. W tej chwili nie zdawałem sobie sprawy, że po raz pierwszy spoczął na moim czole palec Boży. Uwaga! To jest właśnie piękno stworzonego świata. To znaczy, patrząc nawet na uszy, można dojść do wniosku, że Pan Bóg nie tylko istnieje, ale także nas stworzył i wciąż się nami interesuje, ponieważ mylą się deiści, czyli tacy, którzy twierdzą, że Pan Bóg stworzył świat i go zostawił. Że Pan Bóg się światem nie interesuje. Otóż, gdyby Pan Bóg się światem nie interesował, to prawdopodobnie ten świat by nie przetrwał nawet jednego wieku, a może i nawet dziesięciu lat. Byśmy tutaj się wszyscy, że tak powiem, pozabijali. Tymczasem to Pan Bóg podtrzymuje nas przy życiu, ponieważ Bóg, jak to mówi święty Jan w swoim liście, jest miłością. Ludzie chorują, bo Pan ich szuka. Słuchajcie, tutaj jeszcze coś było na EWTN, piękny wywiad z kardynałem George'em Pelem z Australii Wędzionowej. Tak, tak, zgadza się, ostatnio kardynał zmarł, odszedł, że tak powiem, za swoim mistrzem, papieżem Benedyktem XVI. To jest ciekawa sprawa, jest, jeżeli chodzi o papieża Benedykta XVI i papieża Franciszka. Wydaje mi się, i teraz mam ku temu pewne przesłanki... Czytając taką książkę, która też jest w sklepiku PL na rozdrożu: Jaka jest przyszłość naszej wiary? Jest to książka napisana przez sekretarza papieża Benedykta XVI. Też wam tę książkę polecam bardzo serdecznie, będę z niej korzystał przy najbliższym filmie. Na rozdrożu: że papież Franciszek niedługo zrezygnuje z urzędu papieskiego. Tak, Ale to o co chodzi, dlaczego tak sądzę, to już zostawmy na inny temat. Tylko rzucam takie hasło weter. No i dobrze, czytajmy dalej. Przeczucie zamysłu materializującego się w naszym świecie należy do najsilniejszych i najbardziej intuicyjnych źródeł wiary w Stwórce utrzymane zaś w tym duchu argumenty rozwijano w całym toku historii. Święty Grzegorz z Nazjanzu Kapadocki teolog z IV wieku. Dowodził, że uporządkowanie wszechświata świadczy o istnieniu Boga, a nasz świat porównywał do przemyślnie zbudowanego instrumentu muzycznego. I teraz święty Grzegorz z nazwę rzeczy tak. Jak ktoś na cytrynę patrząc przepięknie wykonaną i na jej zharmonizowaną i pięknie dostosowaną całość, albo słuchając samej gry na cytrze, o niczym innym myśleć nie będzie, tylko o twórcy cytryny i o grającym na niej, i do niego wybiegać będzie myślą, chociażby nie mógł się z nim spotkać osobiście. Tak, i dla nas to, co tworzy, i to, co porusza i zachowuje rzeczy stworzone, jest oczywistym, chociaż myślą nie daje się objąć. Mówiąc krótko. Dla nas oczywiste jest to właściwie, że świat istnieje. Jakby nie wyobrażamy sobie tego, że świat mógłby nie istnieć, a, a że się mógłby nie istnieć. Jak ostatnio stwierdził Elon Musk, yy, akurat jakby no, czytam autobiografię Elona Muska i, i no, i to może jeszcze będzie czas, żeby kiedyś o nim porozmawiać, ale to na kanale Pewność niepewności. Elon Musk powiedział tak. Jeżeli ludzie postawią za swój cel trzecią wojnę światową zamiast rozwoju, no to nie doczekamy przyszłości świata. Tak się ostatnio wypowiedział. Dodał jeszcze: Na pewno nie polecimy na Marsa, jeśli rozpocznie się wojna globalna. Jakby nic niczego nowego nie odkrył. Natomiast to jest, to jest taki dowód na to, że nawet człowiek niewierzący ma świadomość, bo Elon Musk, tak mi się wydaje, że jest człowiekiem niewierzącym, a nie chcę go oceniać. Znaczy on wierzy, tak jak powiedzmy Einstein, wierzy w, w Boga jako taki byt absolutny, mechaniczny, taki doskonały, doskonały mechanizm, który tym wszystkim porusza i, i zawiaduje całym wszechświatem. W każdym razie Elon Musk stwierdza, że rzeczywiście może świata nie być i te jego plany dotyczące podboju świata. Co ja, podboju Marsa mogą się po prostu nie zrealizować. No i co? No i wtedy, wtedy możemy sobie planować. Możemy planować oczywiście wiele, natomiast jeżeli w tych naszych planach nie uwzględnimy Pana Boga, no to może się okazać, że po prostu pozostaniemy tylko w naszych planach. Tutaj Pani Beata moja, jak mówi, Pani Beato, Pani nie opłaciła kuriera do Hiszpanii, dlatego nie mogliśmy wysłać tej paczki. Kurier do Hiszpanii według stawek DPD kosztuje 69 zł. Tak tutaj raz dodaję, bo widzę, że tutaj Pani pyta o, o wysyłkę. W każdym razie... Hmm, dobra, dalej czytajmy. Powyższe porównanie różni się pod dwoma względami. Od słynnej metafory zegarka sformułowanej przez Williama... Paleja. Po pierwsze, cytra jest mniej mechaniczna, po drugie mniej autonomiczna, jest uporządkowana nie tylko konstrukcyjnie, stworzenie, lecz także funkcjonalnie, kiedy ktoś na niej gra. Opatrzność. Teraz tak. Trochę się takie zagmatwane to robi. Trudne. Hmm. O, coś tutaj. Elon na wiedzie powiedział, że przyjąłby Jezusa jako swojego Zbawiciela. O, Ciekawe. Porównanie to można rozumieć szeroko, kiedy w letnią noc patrzymy w niebo, przyglądając się księżycowi gwiazdom, słysząc odgłosy owadów i ptaków, czując zapachy itd. Tak doceniamy metaforę Świętego Grzegorza z Nazianzu. Wszystko to rozbrzmiewa niczym muzyka. Tak jak e Schambers wielu z nas przeżywa chwile, w których uporządkowana złożoność wszechświata każe nam pomyśleć, to wszystko mo nie, mogło, nie mogło powstać przypadkowo. Tego rodzaju doświadczenia zasadniczo nie zależą od wykształcenia akademickiego, uważajcie, występują powszechnie i wyłaniają się w toku powszedniego życia z różnego rodzaju źródeł. Na przykład, kiedy oglądamy filmy dokumentalne z serii Planeta Ziemia, stajemy się jako turyści przed wodospadem albo patrzymy na Obraz ultrasonograficzny dziecka rozwijającego się w macicy. Do takich odczuć odwołuje się bez korzystania ze specjalistycznej wiedzy wiele argumentów z projektu, czasami zwanych naiwnymi argumentami telelogicznymi, czyli argumentami dotyczącymi celowości świata. Trochę trudny ten chyba rozdział, wybrałem co? Taki zakręcony, zaraz sobie go zmienimy. przechwinmy to, może tutaj. No książka nie jest powiem wam szczerze łatwa, chociaż jest napisana bardzo, bardzo ciekawym językiem. Ale słuchajcie, tu jest tyle różnych, o matko, ile tu jest słuchajcie teraz treści. O wieloświecie na przykład jest tu mowa. Dobra, wiecie co? U, ja cię kręcę. O, dobra. Znalazłem fragment, który, który może tutaj będzie taki łatwiejszy na life'a. Wszyscy musimy się liczyć z prostym, nieodpartym faktem. Żyjemy w misternym, zagadkowym świecie. A każde możliwe wyjaśnienie tego faktu budzi zdumienie i podziw. Na rynku opinii nie występuje żaden światopogląd, który byłby całkowicie racjonalny i uzasadniony w świetle obserwowalnych przyczyn fizycznych. Kto sobie nie życzy Boga. Ten zapewne utknie w nieprzeliczonych światach, równoległych, na które brakuje jakiegokolwiek rozstrzygającego dowodu. Rzeczy okazują się metafizycznie interesujące, jakkolwiek je analizować. Czyli powiedzmy tak. Yy... Czasami osobom, które są takie bardzo racjonalne i zdają się chcieć myśleć logicznie, łatwiej jest wierzyć właśnie w te światy równoległe, których funkcjonowanie jest bardzo skomplikowane. Odrzucając ten najprostszy w swej racjonalności dowód na to, że musi istnieć ktoś, kto jest poza czasem i przestrzenią, czyli mówiąc jeszcze łatwiej, czasami łatwiej jest nam wierzyć w rzeczy trudne niż... W rzeczy łatwe niż w kogoś, kto po prostu istnieje poza czasem i przestrzenią, ponieważ skoro istnieje ktoś poza czasem, skoro istnieje świat, który ma swój początek i koniec, to znaczy, że ktoś musiał nadać temu światu początek. Ktoś, kto nie ma początku ani końca tym kimś, jest Bóg. Ten Bóg, który przedstawił się Mojżeszowi, Rzeszowi, jestem, który jestem. Pani Bata pyta, jak płacić tego kuriera. Tutaj podeślę, już dzięki, że tej czuwacie, widzicie, no. Różne rzeczy się nazbierały. Czasami, słuchajcie, łatwiej jest, jest nam uwierzyć w rzeczy, które wymagają jakichś takich, prawda, cyrkowych, że tak powiem, dowodów racjonalnych, gdzie trzeba się wysilać, tak jak Elon Musk naprawdę już różne teorie przedstawia na. na na temat tego, w jaki sposób skolonizować Marsa, chociaż ostatnio stwierdził, że prawdopodobnie on nie doczeka kolonizacji Marsa, bo już ze sam, samym Starshipem, czyli z tą ogromną rakietą, którą konstruuje, którą mianoby polecieć na Marsa, są duże problemy i no, to nie jest wszystko takie łatwe, ale czasami po prostu łatwiej jest ludziom odrzucającym Boga przyjąć za rzeczy oczywiste e, prawdy bardzo skomplikowane, których jak rzeczy nie rozumieją, jaki e, ja taki argument jest prostszy, racjonal, jak taki argument jest prostszy racjonalnie, jeżeli chodzi o Boga, No taki mianowicie, że jeżeli coś ma swój początek i koniec, czyli każdy człowiek, cały świat, każda, y, że tak powiem, każdy y, każde miejsce we wszechświecie mówiąc ogólnie, no to musi istnieć ktoś, kto dał, nadał początek temu wszystkiemu. Skoro jest wszystko skończone, skoro wszystko jest zamknięte w czasie i przestrzeni, czyli, kto, czyli musiało zaistnieć. No to musiał ktoś, ktoś musiał nadać temu czemuś, czyli na przykład każdemu z nas, czyli całemu wszechświatowi, początek. Musiał go wszechświat, czy nas po prostu, stworzyć, czyli istnieje poza czasem i przestrzenią, ponieważ jeżeli Pan Bóg, mówimy tu o Bogu, czy jak to mówi metafizyka, o bycie absolutnym, jeżeli Pan Bóg miałby swój początek i koniec, to trzeba by spytać, kto stworzył Boga. Bóg, który ma swój początek i koniec, nie jest Bogiem, ponieważ jest niedoskonały, bo brakuje mu istnienia nieskończonego, bo jest zależny w swoim istnieniu od kogoś innego. Mówiąc krótko, Bóg musi być bytem absolutnym, czyli doskonałym, nie mającym ani początku, ani końca, bo Bóg ze swej definicji jest kimś doskonałym, czy też byt absolutny jest właśnie. Absolutny. Czyli nie może być uzależniony od kogokolwiek. My jako ludzie w swym istnieniu jesteśmy uzależnieni od innych. Ktoś nas po prostu kto ktoś nas stworzył. Zostaliśmy oczywiście poczęci przez naszych rodziców, nasi rodzice i tak dalej, dojdziemy do tego, jakbyśmy się tak cofali w, w historii ludzkości. Doszlibyśmy do tych pierwszych ludzi, którzy się pojawili na ziemi. Ktoś powie dobra za, yy, za na przykład Karlem Saganem, takim. Brytyjskim, brytyjskim, czy amerykańskim astrofizykiem, ktoś powie, no tak, ale istnieje też tak zwany wszechświat negatywny, czy też materia negatywna, która stworzyła materię pozytywną. Dobra, już nie chcę tutaj wchodzić, jeśli chyba o tym rozmawialiśmy. Materia negatywna to jest, jakbyśmy sobie takie porównanie użyli, kiedy jesteśmy na plaży i kopiemy szpadelkiem w piasku, to Robi się tam taki dołek, i ten piasek przesypujemy z tego miejsca winne, i tutaj się robi taki dołek, i to jest właśnie ta, że tak powiem, materia negatywna. To znaczy ta materia, która, które, w której był kiedyś piasek i został przerzucony winno miejsce. No to wtedy też trzeba by spytać, skąd się wzięła ta materia negatywna, kto ten piasek y, wykopał z tego i stworzył dołek. No dobra, bo już widzę, że nakręciłem, Przepraszam Was bardzo. E, Słuchajcie, jeżeli chodzi o. Y, o to, czy Chrystus przyjdzie za naszych czasów, to tego nie wiemy. I. i mm, nie wiemy tego, kiedy Chrystus przyjdzie. A może przyjdzie za chwilę, prawda? Nie skończymy tego lifea. Nie wiemy, kiedy przyjdzie, Chrystus. Nie, nie, nie robię wygibasów, tylko po prostu nie potrafię się wysłowić. Tak więc to jest moja jakby tutaj. Brak umiejętności wysłowienia się. To jest bardzo prosta sprawa. To jest na metafizyce. Chyba każdy z Was, jak studiował, miał filozofię, miał metafizykę i tam była mowa o bycie absolutnym, bytach przygodnych. Są dwa rodzaje bytów: byty absolutne, których istotą jest istnienie, i byty przygodne, których istotą nie jest istnienie. Czyli byty przygodne to my, ludzie, kiedyby się ta, ta chaupa na mnie zawaliła, no to by się okazało, że ja nie muszę istnieć, ktoś może by za mną popłakał, ale istnieć nie muszę. Jestem bytem przygodnym, skończonym, który ma swój początek i koniec i może przestać istnieć. A są też byty absolutne, uwaga, powiedziałem byty, źle powiedziałem. Jest byt, może być jeden tylko byt absolutny, którego istotą jest istnienie, czyli do jego natury należy istnienie nie został stworzony przez nikogo, ponieważ gdyby byt absolutny, czyli Bóg został stworzony przez kogoś, to by nie był bytem absolutny, bo w swoim stworzeniu byłby zależny i w swoim istnieniu byłby zależny od kogoś innego. Ja tu nic nowego nie odkrywam, o tym mówili już starożytni Grecy, o tym no, to jest jakby taka oczywista zależność, że istnieją Byty, które mają swój początek i koniec, i byty, których począt, które początku i końca nie mają. No, no, no właśnie. Ale dobra, ciekawie sobie porozmawiamy, jeszcze do tego wrócimy. Bardzo ciekawe to zagadnienie przedstawia Morgan Freeman w programie Zagadki Wszechświata z Moganem. O, dzięki, Martunia, ja muszę sobie to gdzieś tam obejrzeć. Miałem tylko wstęp do filozofii przez jeden semestr. No właśnie dzisiaj jest, słuchajcie, problem trochę właśnie z brakiem jednak tego, że po pierwsze nie ma filozofii w szkole. Ja też nie miałem filozofii w szkole, ale miałem później na studiach. Drugi problem, że nie ma nawet podstaw łaciny w szkole. I tu nie chodzi mi o mszę łacińską, trydencką, absolutnie nie to mam na myśli. Tylko język łaciński leży u podstaw naszego na przykład języka, czy w ogóle wszystkich języków romańskich. Taki prosty przykład mogę podać, który kiedyś tu chyba podawałem. Takie... Polskie słowo kaloryfer. Tutaj mam przed sobą kaloryfer. Ono pochodzi z języka łacińskiego od dwóch słów: kalm i ferro ferrere feravi feratum. Kalm to jest rzeczownik, który oznacza ciepło, a ferro ferere feravi zawsze w języku łacińskim podaje się cztery formy. Fero oznacza niosę, ferrere nieść. Czyli kalm i ferro. Ciepło nieść. Kaloryfer jest tym, który niesie ciepło. Lucyfer. Lux lucis, druga deklinacja, czyli światło. I znowu lucy fer, ferro ferrere ferrati ferratum, ten, który niesie światło. Mówiąc krótko, łacina ułatwia myślenie, i łacina rozwija myślenie, tym bardziej filozofia rozwija myślenie. Dzisiaj słuchajcie trochę Ferrero Rocher, o też Ferrero Rocher właśnie. Kolejny problem jest dzisiaj taki, że wielu z nas chce się wypowiadać na tematy dotyczące chrześcijaństwa, Biblii, a na przykład nie chodziło w szkole podstawowej czy też średniej na religię. No i się wypowiadają, prawda, na podstawie jakby braku wiedzy. Najpierw trzeba po prostu nadrobić wiedzę podstawową z tego czy innego tematu, żeby się wypowiadać. Wracając do materii, skoro to, co widzimy i nie widzimy, to 2% wszystkich składników kosmosu i nie umiemy tego zbadać, to powinniśmy nawet bez religii przyjąć postawę pokory. Oj to jest właśnie bardzo, to jest właśnie bardzo ciekawy argument. Też kiedyś o tym słyszałem, że to wszystko, co widzimy, to jest właściwie tylko 2% tego wszystkiego, co widzimy, a człowiek rozum wykorzystuje, zdaje się, chyba tylko w 17%. Nie wiem, już strzelam, poprawcie mnie, to trzeba by wygooglować. My nawet swojego rozumu nie jesteśmy w całości w stanie używać. Ktoś powie, no dlaczego, co się, co się stało takiego, że człowiek nie jest w stanie swojego rozumu Używać, czy chodzi o to, że za mało czyta, albo za mało się uczy, albo przez całe życie będzie jakby rozwijał ten możliwość, tę możliwość korzystania z rozumu. Nie, nigdy chyba maksymalnie u, swojego rozumu można używać w 34% czy 3, 24%, no, to nie jest dużo. Mamy odpowiedź na to. Jest taka książka. Napisana przez genetyka, który jest również e, znawcą e, genetyka, który również jest biblistą Raimund Szwager. Bardzo stara książka, ja ją czytałem w seminarium. Ona chyba teraz 8 zł kosztuje nie wiem, czy, czy w ogóle ją można gdzieś tam w internecie znaleźć. Grzech Pierworodny, i dramat zbawienia w kontekście ewolucji inżynierii genetycznej i apokalipsy. To, że nie potrafimy używać swojego rozumu w 100%, znaczy nie potrafimy wykorzystywać możliwości rozumu ludzkiego w 100%, wynika z tego, że kiedyś Doszło do takiego wydarzenia, które Biblia nazywa grzechem pierworodnym. Czyli co? Lucifer pochodzi od Locifer, ten, który się nie liczy. O super, dzięki, dzięki za to ten. Też, też o świetne to jest, bardzo dziękuję za tą za tutaj tą wiedzę z pierwszej klasy liceum. Super, tak. Locifer. Ten, który się nie liczy, ponieważ powiedział panu Bogu, non serviam, nie będę ci służył, ale w języku łacińskim, um, um, Lucyfer w swoim źródłosłowie pochodzi od lux i fero, czyli nie, nieść światło. Tak, można anulować to zamówienie, jak najbardziej, już, już anuluję i tutaj prześlemy pieniążki na konto, nie ma problemu. Hmm, oczywiście, że tak. I teraz y, odkładam tę książkę o inżynierii i apokalipsie. Już kiedyś miałem o tym materiał zrobić, ale nie było jak i w ogóle czasu. Pozdrawiam Norwegię piękną, witam serdecznie. Też jest ciekawa, ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o Norwegię, y, bo w Norwegii są piękne, piękne takie, y, takie po prostu piękna przyroda, bardzo dużo tej przyrody i, i, i niewielu mieszkańców i dużo jest takich przestrzeni pustych, pięknych że tak powiem niezamieszkanych, niektóre obszary Norwegii w, trochę przypominają y, jakby kosmos, znaczy ko wszyscy jesteśmy w kosmosie księżyc Są, no, mówię o Norwegii, ponieważ Norwegia jest jakby takim trochę y, takim rajem na ziemi, oczywiście mając na uwadze wszelkie tutaj y, jakby takie te metaforyczne y, ten metaforyczny dystans do takiego stwierdzenia, natomiast Norwegia jest piękna, ale właśnie tam niewielu mieszkańców tej Norwegii co wiesz, Przemku, o rodzicach Marii? To znaczy, no wiemy z Pisma Świętego, święty Joachim i święta Anna, prawda? Wiemy? Wiemy. Dzisiaj na lekcji religii ksiądz pokazał nam komiks o mszy trydenckiej. Zaskoczyło mnie to. O, ciekawe. Hmm. Ciekawe. No, ciekawe może być. Hmm. Dobra, tutaj, tutaj ktoś został wyciszony na TikToku i odkładam na razie tę książkę Dlaczego Bóg nadaje światu sens. I sięgam do tego do tej książki Zdumiewające prawdy. Zarówno dlaczego Bóg nadaje światu sens, jak i zdumiewające prawdy. Można oczywiście nabyć sklepiku most Ja tutaj nie jestem w stanie wszystkiego wyjaśnić i przeczytać. Yy, trochę tam zimno. No tak, zimno, zimno, zimno. Yy. Na Islandii też taki kosmiczny krajobraz. Tak, Nowej Zelandii chyba też, nie? Też, też podobny. Sięgam, słuchajcie, do tej hitowej książki Zdumiewające prawdy, czyli w jaki sposób Biblia i nauka się uzupełniają. No i teraz taki jest tutaj, mam, mam przed sobą rozdział. Jestem, który jestem. Byt może mieć sprzeczne natury. Strona 49. Proszę Państwa. Proszę Państwa. Najpierw mamy dwa cytaty z Nielsa Bora, nie wiem kim był Niels Bor, boch się zapisuje, który rzekł tak. Pełne objaśnienie obiektu może wymagać przyjęcia różnych punktów widzenia, które nie poddają się zunifikowanemu opisowi, czyli takiemu całościowemu opisowi. I drugi opis, znaczy drugi cytat z listu do Filipian. Jezus Chrystus, istniejąc w postaci Bożej, ogłocił samego siebie, siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. Cześć, nazywam się Michael Julien. Za tym familiarnym pozdrowieniem kryje się pozornie oczywiste założenie, które w rzeczywistości jest fascynujące w swej zawiłości. To założenie, że ja, że każdy z nas jest jednostkowym, spójnym, Niezróżnicowanym indywiduum nie jest prawdziwe. Każdy z nas ma więcej niż jedną tożsamość. Czyli. O. Yy. Dzięki, fizykiem jest ten człowiek. Dziękuję bardzo. Ja na przykład to dr Michael Julian, nagradzany mówca, autor bestsellerów, który występował w ogólnokrajowej telewizji wykładał na jednym z najlepszych uniwersytetów na świecie. Tego sobie mówi autor tej książki. Zarazem jednak to Michael Julien, dzieciak urodzony we wschodnim Los Angeles, który uwielbia wracać na stare śmiecie, żeby pokosztować pan dulce i innego pysznego domowego meksykańskiego jedzenia. Jestem też Majkiem. Członkiem hałaśliwej, dużej kochającej się wielopokoleniowej rodziny. Mogę wyliczać dalej. W skrajnych przypadkach, wielość tożsamości jest symptomem zagadkowego zaburzenia, które psychiatra określa mianem zaburzenia dysocjacyjnego tożsamości lub rozdwojenia ja jaźni. Weźmy choćby doktora y, Jaykla i pana Haida, Stevensona. I tutaj cytat. Cześć, nazywam się, możesz sobie wybrać. Według Narodowego Związku Chorób Psychicznych rozdwojenie jaźni to zaburzenie tożsamości, w przypadku którego zachowanie jednostki w różnym czasie kontrolują dwie lub więcej osobowości, czyli tożsamości. Jak się szacuje zaburzeniem, tym dotknięte jest do 1% populacji, a każda z tych osób ma średnio 10 odrębnych tożsamości, czyli alter ego, czyli in, inne ja. Witajcie serdecznie, witajcie, witajcie. Są one często znacząco różne nawet wzajemnie przeciwstawne, przykład przeciwstawne. Na przykład: potulne i gwałtowne, wykształcone i bez wykształcenia, dziecinne i dojrzałe. To zaburzenie jest bez wątpienia tragiczne, jednak nauka i Biblia są zgodne, że istnieje odmienny typ dysocjacyjnej tożsamości, który nie jest ani tragiczny, ani dysfunkcyjny. Jest on ucieleśnieniem niezwykłej prawdy, zgodnie z którą jedna istota ucieleśnia dwie absolutnie sprzeczne, a jednocześnie całkowicie zintegrowane ze sobą cechy. Wiecie o kim tu już pewnie mowa. Jak zobaczymy, ta zdumiewająca prawda zrewolucjonizowała nasze rozumienie nie tylko o wszechświecie, lecz także naszej osobistej relacji do niego, zarówno fizycznej, jak i duchowej. Nauka. W najwcześniejszych racjonalnych naukowych opisach wszechświata przykładano wielką wagę do przeciwieństw. Na przykład Pitegorajczycy opisywali świat w kategoriach dziesięciu Biegunowych przeciwieństw. Zgodnie z Pitagorejskim światopoglądem 10 to liczba doskonała. I teraz tak, ograniczone jest nieparzyste, a nieograniczone parzyste. Jedno ograniczone, wiele nieograniczone, prawe ograniczone, lewe nieograniczone, męskie ograniczone, żeńskie, przepraszam, tak Pitagorejczycy twierdzili. Nieograniczone, spoczynek ograniczony, ruch nieograniczony, proste ograniczone, krzywe nieograniczone, światłość ograniczone, ciemność nieograniczone, dobre ograniczone, złe nieograniczone, kwadrat ograniczone, prostokąt nieograniczone, no, zakręcone, o co chodzi? Do niedawna naukowy pogląd naturę, na naturę wszechświata opierał się na innej parze przeciwieństw, cząstka, fala. Przykładem pierwszej jest kamyk, a drugiej zmarszczki na wodzie. Występują między nimi zasadnicze różnice. Kamyk ma określony kształt i wielkość, natomiast fale są rozprowadzone na wodzie, na przykład kiedy wrzucimy coś do sadzawki. Kamyk istnieje niezależnie i zachowuje tożsamość w każdym ośrodku. Jego kształt i wielkość są takie same w wodzie i w melasie. Natomiast to, jak wygląda fala, Jaka jest jej substancja, zależy od tego, czy występuje na wodzie czy na melasie. Parafrazując pewnego naukowca, można powiedzieć, że w przypadku fal medium całkiem dosłowne jest przekazem. O Boże, słuchajcie, ciężkie to, co. Witam Was serdecznie. Przez wiele stuleci uczeni o nastawieniu scentystycznym, czyli takim naukowym, jakby, znaczy nie jakby naukowym, uparcie twierdzili, że cząstka to cząstka, a fala to fala. Planeta jest cząstką i kropka nigdy nie będzie się zachowywać jak fala oceaniczna. Natomiast światło jest falą i nigdy nie będzie jak atom, który bez wątpienia jest cząstką. Naukowcy końca XIX stulecia byli bezgranicznie pewni ustalonej i odmiennej tożsamości fali cząstki. W istocie równie pewni byli naszego rozumowania stworzenia wszystkiego przez Boga. Podobno w 1900 roku wybitny szkocki fizyk William Thomson, który w owym czasie cieszył się znacznie większym uznaniem niż dziś Stephen Hawking, przechwalał się. W dziedzinie fizyki nie ma już dziś nic nowego do odkrycia, pozostało jedynie zwiększenie precyzji pomiarów. Także w 1900 roku ten człowiek. Przewijam, przewijam, bo jest bardzo dużo teraz takie wprowadzenie troszeczkę było naukowe, które zmierzało do tego, że w Bogu, w Jezusie Chrystusie są dwie natury: boska i ludzka, ale Chrystus jest osobą tylko i wyłącznie boską, bo gdyby w Chrystusie były dwie osoby, no to byśmy musieli stwierdzić, że cierpiał na schizofrenię. Maryja ma tylko w sobie naturę ludzką, nie ma w niej natury boskiej. Maryja nie jest osobą boską. Wiemy, że istnieją trzy osoby boskie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wszystkie one są trzema odrębnymi osobami, które mają naturę boską. Druga osoba Trójcy Świętej, czyli Syn Boży, czyli Jezus Chrystus, jest osobą jest, posiada również jako osoba boska naturę ludzką, czyli i boską, i ludzką. I teraz Biblia. Jak relacjonuje Ewangelia Świętego Marka? Rozdział 8, werset 27. Potem Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów, za kogo uważają mnie ludzie. To takie proste pytanie, niemniej kwestia tożsamości żadnej innej postaci historycznej, czy to Buddy, Mojżesza, czy Mahometa, nigdy nie wzbudzała takich emocji i nie wywarła tak głębokiego i trwałego wpływu na świat. Jezus zapytał, za kogo uważają mnie ludzie. Na pozór był nikim, rzekomy cieśla, wędrowny, kaznodzieja, przyszły skazaniec, Żyd pochodzący z zapadłego i pogardzanego zakątka Izra. Ela. Zarazem okazał, okazał się twórcą najliczniejszej i zdecydowanie najbardziej rozpowszechnionej religii na świecie. To dopiero jest sprzeczność. Przesłanie Jezusa to przesłanie miłości, pokoju, przebaczenia, bezinteresowności, pokory i braku przywiązania do dóbr materialnych. Jednak jeszcze dziś, dwa tysiące lat po śmierci Jezusa, dźwięk jego imienia wywołuje u wielu ludzi gniew. I nienawiść to kolejna oczywista sprzeczność. Zobaczcie, to jest jakby dowód na to, że Jezus jest kimś wyjątkowym, ponieważ po pierwsze, wydaje mi się, że nie ma człowieka na Ziemi, który by nie słyszał o Jezusie. Oczywiście są pewne pewne krainy naszej, jego pięknego, naszej pięknej planety, gdzie jeszcze Ewangelia nie dotarła. A jednym z warunków przyjścia Antychrysta jest to, że głoszona Ewangelia będzie na całym świecie. To ostatnio w filmiku sobie mówiliśmy. Ewangelia jeszcze nie jest na całym świecie głosona. Po drugie, skoro, skoro nadal się dyskutuje na temat Jezusa Chrystusa, i skoro pytanie o to, na przykład nie wiem, nasz, kiedy pytamy naszych znajomych, albo kogoś przypadkowo zaczepionego na ulicy, kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus, to możemy się liczyć z bardzo różnymi reakcjami. Gdybyśmy spytali kogoś na ulicy czy naszego znajomego, kim jest dla Ciebie. Na przykład, yy, prawda, yy, to, to taki, żeby tu nikogo nie urazić. Dobra, Michael Jackson, nie? No to myślę, że nie byłoby tutaj, nie, nie musielibyśmy się spodziewać yy, jakichś takich reakcji skrajnych, prawda? Każdy. Michael Jackson, no dobra, no, no. jakby łatwa odpowiedź. Natomiast co do pytania o to, za kogo uważają mnie ludzie, które to pytanie zadał Jezus swoim uczniom. Yy, to pytanie może wywoływać i nadal wywołuje po dwóch tysiącach lat. Jezus już dwa tysiące lat temu. Minęło dwa tysiące lat. Odkąd Jezus przyszedł na świat, został zabity i wstąpił do nieba. Wciąż Jego imię, że tak powiem, budzi kontrowersję, tak byśmy dzisiaj powiedzieli. Dlaczego tak pogardzano Nazaretem? To tak jak ostatnio ten filmik o wierzącym partnerze. Partnerze. Polecam rekolekcję oddanie, czy według oddał się matce Bożej, mógł zapłać. W Kalifornii odchodzą od weryfikacji kandydatury do pracy na podstawie zdanych egzaminów z uwagi na rzekomy rasizm, a rozwiązanie typu 2 plus 2 nie będzie już 4, bo to zbyt upraszcza rzeczywistość, chaos. Ale w Stanach Zjednoczonych dzieje się, o tam ktoś napisał, czyli Jezus był antychrystem, nie? To też. Tak, Jezus był antychrystem, tak. Mhm. Y... Tak, jak koło jest kwadratowe. Nie? No, 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 widzicie, no, no. Yy, czytałem ostatnio, że coraz więcej szkół w Stanach Zjednoczonych yy, składa, składa yy, do sądów jakby takie żale, czy po prostu nawet chęć wytoczenia sprawy yy, TikTokowi, Instagramowi, Facebookowi yy, o. Zdemoralizowanie młodzieży i o to, że z młodzieżą w szkole się nie da pracować. To nawet nie chodzi o to, o. TikTok jest coraz częściej oskarżany o... o stany depresyjne, to znaczy, że używanie TikToka powoduje stany depresyjne. Czyli, ale to też nie jest takie łatwe, ponieważ trzeba umieć korzystać także i z TikToka, to nie chodzi o to, żeby teraz wszystkiego zakazać, prawda? I to jest. Świat nie opiera się na zakazach, ale na umiejętności wykorzystywania właściwie swojej wolności, i tutaj nic by nie dały zakazy, prawda, że oto TikTok zlikwidować, prawda, Instagramy i Facebooki zlikwidować, i będziemy mieli spokój i wszystko się będzie dobrze układało. Tutaj chodzi po prostu o brak umiejętności korzystania ze swojej wolności w świecie, który z wolności niemalże uczynił Bożka, a jednak nadal nie potrafimy z tej wolności korzystać. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ. Im dalej jesteśmy boga, tym trudniej nam z wolności będzie korzystać. Z prostego powodu. I tu pojawia się y, kilka argumentów w tej książce: y, to udowadniających, że im ciemniej w pokoju, tym trudniej się w tym pokoju odnaleźć. Y, gdybym teraz zgasił te wszystkie światła, które tutaj mi dają po gałach, no to byście mnie po prostu nie widzieli i y, nie widzielibyście, co ja tutaj wyprawiam przed, przed kamerą. Trudna byłaby taka komunikacja. Im mniej Boga, tym mniej, że tak powiem, umiejętności korzystania z wolności, ponieważ tym mniej światła w naszym życiu, tym mniej widzimy. I tu nie chodzi o instrumentalne podejście do Pana Boga, że On po prostu jest po to, tylko żeby nam ułatwiać wolność i żeby nas uczyć wolności, chociaż pewnie i tak, ponieważ maksimum wolności, jak to mówili ojcowie Kościoła, oczywiście nie w takim sposób, jak ja to mówię teraz, jest miłość. Maksymalne wykorzystanie wolności, Odbywa się dopiero w miłości, a święty Jan w swoim, liście, w swoim liście nazywa Boga miłością. I tutaj się wszystko wyjaśnia, to co kiedyś napisał Karol Wojtyła. Miłość mi wszystko wyjaśniła. Czytajmy dalej. Jezus na południu był nikim. macha dobra. Czekajcie, przewinę troszeczkę, że tak powiem. Jezus pytał, za kogo uważają mnie ludzie. Dziś możemy się natknąć na dowolną odpowiedź, choćby surfując w internecie, czy oglądając takie filmy jak Ostatnie Kuszenie Chrystusa, czy Kot Dawinci. Według tego rodzaju źródeł Jezus był megalomanem, kryminalistą, prawda, spiskowcem, ukrytym gejem, kobieciarzem, tak rzeczą autorzy tych, 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 tych filmów, człowiekiem żonatym, Oszustem, i tak dalej. Większość odpowiedzi na podchwytliwe pytanie Jezusa, jakie pojawiły się w ciągu dziejów, można podzielić na dwie szerokie przeciwstawne kategorie odzwierciedlające dychotomię analogiczną do naukowej opozycji <coughs> cząstka fala. Zdaniem jednych, Jezus był wyłącznie człowiekiem, natomiast inni obstają, że był wyłącznie Bogiem. Fajny live w stylu żywym. Moje owce znają mój głos. O, proszę bardzo. Jakie są fundamenty różnicy między tymi dwoma kategoriami bytu? Trudno tu o precyzję i podejrzewam, że nie da się odpowiedzieć na to pytanie w taki sposób, by zadowolić wszystkich. Pozwólcie jednak, że spróbuję. Moim zdaniem, Bóg to czysty duch nieskończony w przestrzeni i czasie mówiliśmy o tym niedawno o nieograniczonej wiedzy, mocy i kreatywności a także jest niezmienny. Natomiast człowiek jest uwięziony w świecie materialnym ograniczony w przestrzeni i czasie w swej wiedzy, mocy i kreatywności oraz nieustannie się zmienia. Który z tych opisów jest adekwatny w przypadku Jezusa? No, jeżeli, prawda, chcemy odpowiedzieć na podstawie tych dwóch, dwóch skrajności, czy Chrystus jest Bogiem nieograniczonym, czy jest człowiekiem ograniczonym? Odpowiedź jest jedna i druga. To znaczy, Chrystus jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Uwaga, Chrystus ma naturę także ludzką. Wyglądał jak człowiek, prawda? narodził się z Maryi Dziewicy, został poczęty za sprawą Ducha Świętego. Dobra tej. Czytam czytam tak jeszcze po kolei... Słuchajcie dalej. dalej dalej rozwińmy ten temat. Oficjalnie Żydzi widzą w Jezusie człowieka, skazanego heretyka i wichrzyciela lub ludowego nauczyciela, reformatora, etycznego mistrza, a nawet świętego z pewnością jednak nie widzą w nim mesjasza. Muzułmani też muzułmanie, muzułmanie, muzułmanie też uważają go za człowieka, proroka z pierwszego wieku naszej ery, którego ostatecznie przebił swym znaczeniem Mahomet, prorok z VII wieku naszej ery, Czyli znaczy, jakiej naszej ery, ery Chrystusa. No, po narodzeniu Chrystusa, no, dobra. Także dla buddystów jest człowiekiem, bez wątpienia mądrym i oświeconym, niemniej jednak tylko człowiekiem. Wyznawcy hinduizmu mają na ten temat różne zdania. Jedni widzą w Jezusie Boga, nie jest to jednak wcielenie jedynego Boga, inni doskonałego człowieka. Dla mnie, pisał Mahatma Gandhi w artykule jakimś tam tym, był on najwspanialszym nauczycielem, jakiego ludzkość kiedykolwiek miała gnostycy, czyli tacy sekciarze z IV wieku gnoza to jest taka to jest taki prąd gnostycyzm to jest taki prąd, który y, uważa, że jest w posiadaniu jakiejś tajemnej wiedzy g, y, sekty gnostyckie grupy gnostyckie, gnozis z języka greckiego oznacza g, y, wiedzę, gnozis tajemną wiedzę są takie na przykład kanały na YouTubie, które y, posługują się gnozą na przykład mają już datę przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię albo mają już datę przyjścia Antychrysta i posługują się gnozą, że oni już wiedzą, że Chrystus przyjdzie właśnie wtedy i wtedy albo że już Antychryst przyszedł. To jest zwykła gnoza, ponieważ Pismo Święte nie uprawnia nas do mówienia, kiedy Chrystus nadejdzie albo kiedy Antychryst przed Chrystusem nadejdzie, ponieważ... Mamy się w tym wszystkim zdać na Boga. Zaufać Mu i być zawsze gotowi na przyjście przede wszystkim Chrystusa, a nie skupiać się, prawda, na antychryście, ale to już to. Tak. Yy, Regina Belsa, No, 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 dokładnie. Regina wersa, foliarstwa, coś w tym jest. Tak, 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 tak. Yy, zachęć widzów do ustąpienia twojego dobra. Yy. A zatem gnostycy z IV wieku uważali Jezusa za istotę duchową, która jednak nie jest wieczna i nie jest Bogiem. Współcześni świadkowie Jehowy wierzą, że Jezus jest pierwszy wśród Bożego stworzenia, lecz nie jest samym Bogiem. Członkowie niewielkiej sekty Delfian. Utrzymują, że Jezus był w pełni człowiekiem poddawanym wielu próbom i kuszonym, podobnie jak my, jednak w odróżnieniu od innych ludzi, nie uległ nigdy tym pokusom oraz nie popełnił żadnego grzechu. W 325 roku Konstantyn, wielki chrześcijański konwertysta, który Jezusowi przypisywał swe zwycięstwa, w wyniku których został cesarzem, Zwołał Radę, czyli sobór chrześcijańskich biskupów ze wszystkich zakątków znanego ówczesnego świata. Mieli oni zmierzyć się z rozmaitymi opiniami na temat Jezusa, zwłaszcza tą, którą agresywnie propagował wtedy gnostyk Ariusz. I osiągnąć konsensus, wypracowując najdoskonalszą koncepcję, jaka znajdowałaby wsparcie świadectw biblijnych i historycznych. Przytoczmy fragment fascynującej relacji naucznego świadka tego zgromadzenia greka Eusebiusza Pamfilusa, biskupa Cezarei. Tymczasem na tym tu soborze grono biskupów przekraczało liczbę 250, zaś towarzyszący im prezbiterzy i diakoni wraz z licznym tłumem akolitów i duchowni wszelkich innych stopni byli zupełnie nie do zliczenia. Spośród tych sług Boga jedni wyróżniali się mądrością i elokwencją, drudzy stałością i charakterem w trudnych okolicznościach życia oraz niewzruszonym męstwem charakteru, inni znowu łączyli w sobie wszystkie te cnoty. Na utrzymanie dla nich wszystkich cesarz rozkazał codziennie dostarczać hojne zaopatrzenie. Niektórzy krytycy pierwszego soboru nicejskiego twierdzą, że biskupi dokonali wtedy zawłaszczenia chrześcijaństwa, zmieniając je w coś, czym tak naprawdę nie było. Jako fizyk dostrzegam tu raczej podobieństwo do procesu wypracowywania konsensusu przez ludzi nauki, próbujących ustalić, co można uznać za wiarygodne na podstawie najlepszych dowodów, świadectw itd. W każdym razie. Wtedy stwierdzono, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem prawdziwym człowiekiem, ma naturę boską i naturę ludzką, ale jest tylko i wyłącznie osobą boską. Tak, ostatnio Jehowy jest słuchajcie, obudzili tutaj bardzo wcześnie, to w sobotę, myślałem, że kurier, ale mówię, to kurier w sobotę, co się dzieje, o co chodzi, prawda, tutaj podnoszę słuchawkę domofonu i tam się, prawda, taki głos jakiegoś pana... Yy, czy jest pan szczęśliwy? Takie pytanie w ogóle przez domofon rano. Ja mówię, czy sen jakiś, czy o co chodzi, nie czy jakieś, to się dzieje. O co chodzi? Takie pytanie, czy jestem, czy jakieś jaja, czy... Ja mówię, czy jestem szczęśliwy? Od razu dodaję, czy chciałby pan porozmawiać o szczęściu? Ja słuchajcie, do koty jeszcze rano, ten już co jeść i tak dalej, łażą tutaj te wokół mnie te koty. Ja, ja mówię, że panie drogi, ja szczęśliwy jestem. A nie uważa pan, że to jest bardzo ciekawy temat, szczęście. No i wtedy mówię, dobra, mówię, spytam wprost, mówię, z jakiej jest Pan sekty? Ja taki bezczelny jestem, bo taki jestem taki ham trochę. Z jakiej Pan jest sekty? On mówi, żadnej. Mówię, z jakiego Pan jest kościoła? On mówi, jestem świadkiem Jehowy. Mówię, to szczęść Boże, zapraszamy na 18 do kościoła. Nie ma, słuchajcie, tematu, żeby rozmawiać z tymi ludźmi, z prostego powodu, to jest sekta agnostycka. Oni po prostu uważają, że, nie mówię tylko o nich, bo zaraz tutaj się zjadą, zaraz nas zablokują, Chodzi o to, że kiedy uważamy, że jesteśmy w posiadaniu jakiejś tajemnej wiedzy, której na przykład nie ma w Piśmie Świętym albo nie ma w nauce Kościoła Katolickiego, to trzeba już bardzo z tym uważać. Jeżeli czegoś nie ma w Piśmie Świętym i nie potwierdził tego Kościół, to nie zajmujmy sobie głowy, a tym bardziej serca tym. Nie ma sensu za, takim, za taką wiedzą chodzić i nie ma sensu z takimi ludźmi chodzić, którzy uważają, że wiedzą więcej niż Pismo Święte, wiedzą więcej niż, że tak powiem, nauka Kościoła katolickiego. Takim ludziom wszystkim mówimy: Szczęść Boże. Jak spawić najlepiej Jehowych, w ogóle nie rozmawiać z nimi, i to tam tyle. No. Yy... Co tu grzech sprawia, że boimy się śmierci? O, ciekawe to jest. Ja się na przykład boję śmierci, bo grzesznikiem jestem. Dobra, to faktycznie się zgadza wszystko. Ile tu już nadajemy? Godzina 12. Dobra, słuchajcie, tu sobie w tym momencie zatrzymamy się, wiecie co? Bo mózg paruje. Zdumiewające prawdy, czyli w jaki sposób Biblia zgadza się z nauką, bo tak rzeczywiście jest. To znaczy nie w znaczeniu, że, się, że Biblia powtarza to, co jest w nauce, tylko jak nauka i Biblia zgadzają się ze sobą. Polecam Wam tę książkę, która na Zachodzie jest bestsellerem. Napisał ją astrofizyk, doktor matematyki i fizyki, ale także, dlaczego Bóg nadaje światu. Sens. Jeżeli w tym trudnym świecie chcemy no, już podejmować jakieś dyskusje, ja sobie na przykład dałem spokój z dyskusjami z osobami niewierzącymi, bo zazwyczaj to po prostu prowadzi tylko do, do jałowych dyskusji, nic z tego nie wynika, bo do wiary nie da się przekonać. Gdyby teraz tu Chrystus stanął i usiadł zamiast, zamiast mnie i prawda, zacząłby nawet cuda czynić tutaj przed kamerą, to ci, którzy w niego nie wierzą, i tak by w niego nie wierzyli, by stwierdzili, że pewnie jakiś fake, jakiś pod. Jakiś yy, magik, czarodziej, wiedźmin czy inny, przepraszam za porównanie, Harry Potter. Ci, którzy nie wierzyli w Jezusa, yy, czy może inaczej, tak jak powiedział mój znajomy kapłan, już nie będę mówił, którym, może on nie chciałby, żeby jego takie cuda nie istnieją, istnieją tylko znaki. To to, o, o co chodzi? To powiedział mi taki pewien kapłan, bardzo znany, Cuda nie istnieją, istnieją tylko znaki. Cuda nie są po to, żeby nas przekonać do wiary, ale żeby nas w wierze umocnić, i cuda nie mogą stanowić że tak powiem, centrum naszego życia duchowego. W ogóle cuda uzdrowienia naszego ciała to nie jest coś, za, za czym powinniśmy biegać, prawda? Za. Jednak nasze ludzkie życie jest wpisane cierpienie i tego cierpienia nie unikniemy z prostego powodu nasza natura jest grzeszna. I no, i tak. Yy, co tu jeszcze? No. Yy, Przemku, cud to też, że żyjemy. Tak, to też, że żyjemy. Czyli znak od Boga, prawda, że mu na nas zależy. Yy, jak był COVID, Jehowi nie chodzili. Na siłę się nie da, przecież odszep kurz i idź dalej, tylko że właśnie, no zawsze trzeba zaczynać od nawrócenia samych siebie i ja też przestałem już, bo kiedyś byłem dobry w tym, w ocenianiu innych, prawda, w nawracaniu innych, w mówieniu innym, jak mają żyć, najpierw po prostu trzeba zacząć od nawracania samych siebie, od ewangelizowania samych siebie i to nasze życie ma innych, w cudzysłowie, przekonywać do Boga, a nie moje, prawda, tutaj gadki, szmatki i inne, prawda, cuda, znaki i wygibasy. Tak, trzeba zacząć od siebie, o tym mówi Pismo Święte, ale jeżeli chcemy oczywiście dyskutować z osobami niewierzącymi albo z takimi które jak to Matka Boża w Medjugorje mówi, które nie powinniśmy, Matka Boża w Medjugorje mówi, że niewierzących nie nazywajmy, nie nazywajmy niewierzącymi, ale tymi, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga, w związku z tym mamy argumenty, żeby rozmawiać z osobami, które jeszcze nie poznały miłości Boga i argumenty, które mogą ich zbliżyć do Boga. Pan Bóg jest racjonalny. Logos, to ten, ten termin grecki logos jest terminem, że tak powiem technicznym. Logos oznacza sens Oczywiście też słowo, ale logos oznacza jakiś sens, jakiś dynamiczny sens, coś, co też, co też jest ciągłym, że tak powiem, w tym słowie działaniu, nie wiem, nie potrafię tego inaczej opisać. W każdym razie logos również jest, czy Pan Bóg jest również kimś, kto nieustannie jest, nieustannie jest, nie tylko był gdzieś tam kiedyś albo będzie i przyjdzie, bo nasze życie nie rozciąga się między Narodzinami Chrystusa powtórnym przyjściem Chrystusa. Tu nie chodzi o to, żeby patrzeć tylko w przeszłość albo w przyszłość. Tu chodzi o to, żeby się skoncentrować na tym, co się dzieje teraz, ponieważ Pan Bóg się przedstawił Mojżeszowi imieniem Jahwe, czyli jestem, który jestem. I to jestem, który jestem, mamy rzeczywiście. Biblia wyjaśnia nam na podstawie również przesłanek racjonalnych, że Bóg jest racjonalny, i że wiara i nauka się nawzajem. Uzupełniają, bo jak to rzekł papież Jan Paweł II, yy, wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy, czyli jak takie dwa wiosła. Yy, wiecie, że jak płyniemy łódką i będziemy wiosłowali tylko jednym wiosłem, to będziemy się kręcić w kółko. Jeżeli będziemy się w swoim życiu kierowali tylko wiarą, Będziemy się kręcili w kółko, jeżeli się będziemy kierowali tylko rozumem, się będziemy kręcili w kółko. Tak, nie można kierować się swoim życiu tylko wiarą i czekać, że Pan Bóg wszystko za nas załatwi. To jest tak zwany fideizm, który jest skrajnością, i druga skrajność racjonalizm, czyli odrzucenie wiary i że ja, człowiek, prawda, wiara we mnie, w, w moc moich, jakby tutaj, yy, umiejętności. Wiara w samego siebie, ja wszystko mogę, albo takie też bzdury. Tego się dużo pojawia na TikToku: że prawda, y, wciąż myśl pozytywnie, bo myśli pozytywne tworzą wokół ciebie rzeczywistość pozytywną. W ogóle bzdura kompletna. To się w ogóle nie zgadza, to jest oderwane od świata. Właśnie dziś, dziś bardzo dużo, znaczy bardzo dużo, dziś pojawiają się takie właśnie gnostyckie y, twierdzenia, jakieś przekonania, jakieś takie motywacyjne gadki oderwany od rzeczywistości. Ja sobie mogę, słuchajcie, cały dzień pozytywnie myśleć o tym wszystkim, co jest wokół mnie i pozytywnie myśleć o samym sobie, ale jeżeli nie mam czego włożyć, że tak powiem, do garnka i nie mam pieniędzy, żeby pójść kupić sobie bułkę, to naprawdę pozytywne myślenie nie ma tu większego znaczenia, bo to nie stworzy, że tak powiem, mi bułki, którą mógłbym zjeść. Nie wiem, czy ja to dobrze wytegowałem, y wy czy wytegowałem. Przepraszam, to cały czas da myśl pozytywnie. Słuchajcie. Tu nie chodzi o to, żeby myśleć pozytywnie, tu chodzi o to, żeby po prostu myśleć tym, co się dzieje tu i teraz, żeby być skupionym na tym, co się dzieje tu i teraz. Ojciec Dolindo Urwotolo bardzo często o tym mówił, że skupmy się na tym, co się dzieje tu i teraz, a nie na tym, co było. To, co było, zostawmy miłosierdziu Bożemu, a to, co będzie, oddajmy Bożej opatrzności. Mamy argumenty racjonalne, żeby udowodnić, że Biblia jest racjonalna, że Pan Bóg jest racjonalny. Mamy dowody racjonalne na istnienie Pana Boga. Jeżeli ktoś chce poznać dowody racjonalne na istnienie Pana Boga, to w tych dwóch książkach, one są w od słabości.pl, jest tego tutaj bardzo dużo. Może nie za łatwe dzisiaj rozdziały z tych dwóch książek wybrałem, ale już następnym razem jakąś zrobię taką esencję tego wszystkiego, o czym chciałbym Wam opowiedzieć, jeżeli chodzi o, o to, że po pierwsze, Człowiek, każdy człowiek ma sumienie. Po drugie, każdy człowiek musi w coś, w kogoś wierzyć. Każdy w coś, w kogoś wierzy. Człowiek z natury jest religijny, ale nie jest z natury wierzący. Bycie religijnym to nie to samo, co bycie wierzącym. Um, homo religiosus jest takie sformułowanie socjologiczne um, określające, definiujące każdego człowieka. Każdy człowiek jest homo religiosus, czyli jest istotą religijną, żyjącą w jakiejś. Relacji do innych ludzi. W coś musimy, y, mamy jakieś wartości, y, które są dla nas bardzo ważne, najważniejsze. Jako ludzie religijni możemy wierzyć w siebie, możemy wierzyć w moc pieniędzy, możemy wierzyć w moc władzy i tak dalej. W coś musimy, że tak powiem, wierzyć jako ludzie religijni, ale skoro każdy z nas jest religijny, to też nie znaczy, że każdy z nas jest wierzący. Bycie wierzącym to, i to sformułowanie polskie, zawierzyć, pójść za wiarą, czyli za, pójść za tym, co się słyszy. Zawierzyć, to, to polskie słowo na przykład posłuszeństwo, sobie kiedyś o tym mówiliśmy, posłuszeństwo, posłuch, dać posłuch, czyli otworzyć uszy i usłyszeć to, co ktoś do nas mówi. Posłuszeństwo polega na tym, że słyszymy, i że chcemy kochać tego, który do nas mówi jako to słowo. I to się, słuchajcie, dzieje w naszym życiu nieustannie. Nieustannie musimy wybierać między tym, czy, jak to mówił Jan Paweł II, być czy mieć, etyka czy technika. Uwaga! Jako ludzie jesteśmy stworzeni na Boży, Obraz i Boże Podobieństwo. W związku z tym jest w nas jednak. Element boski. Szatan nie ma nad nami żadnej władzy, jeżeli my tej władzy mu po prostu nie damy przez grzech. Czyli jeżeli się nie zgodzimy na, na grzech, jeżeli nie zgrzeszymy, to, to wtedy szatan żadnej władzy nad nami nie ma. Zobaczcie, jaką mamy ogromną władzę przez naszą wolność. I zaczynamy, wracamy do tego, od czego zaczęliśmy. Wolność polega na tym. Wolność polega na umiejętności. Dokonywania dobrych wyborów. Nie możemy wszystkiego zakazać, i wtedy nauczymy się wolności. To tak, jakby dziecko zamknąć w szafie i sobie wtedy krzywdy nie zrobi, oczywiście, ale dziecko w szafie nie jest szczęśliwe i nie może całe życie w szafie być zamknięte, kiedyś wyjdzie i nie znając y, zasad życia sobie po prostu zrobi krzywdę. Mówię zasad życia, czyli na przykład nie znając. Y, tego, że na czerwonym świetle stoimy, a na zielonym przechodzimy, po prostu sobie zrobi krzywdę. Takie proste przykłady, jeszcze długo by tu gadać, ale słuchajcie, ymm, nie zajmuję już Wam czasu, ten live pierwszy, taki poświąteczny za nami. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i tutaj TikTokom i YouTubom, że tak powiem, jutro na kanale YouTube materiał poświęcony właśnie owemu zjawisku odprawiania mszy. Nie mówię świętej w ogóle nie dodaję tej tego mszy yy, przez dzieci, czy też może młodzież yy, w pewnej grze na pewnym serwerze, tak już ogólnie mówię jutro na kanał moc całości w tym temacie. Zapraszam, a teraz się pomódlmy, zawierzając to wszystko Bogu, który wszystko wie, tak jak mi kiedyś powiedziała dla mnie taka bardzo ważna osoba. On wie kiedy. Czyli Bóg. On wie kiedy. Skoro. Chwała Bogu, że ktoś wie kiedy. Skoro Pan Bóg wie kiedy, no to zostawmy to Panu Bogu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać. Dziękuję Wam za cierpliwość. Dziękuję za wszystkie pytania, które tutaj. Yy... Się pojawiły, przepraszam, że nie wszystko przeczytałem. Tak, Roblox, tak, tak. Przepraszam, jeżeli kogoś uraziłem, przeraziłem, jeżeli komuś coś, coś powiedziałem przykrego. Ja mi jest grzesznik, przede wszystkim grzesznik, ale dzięki temu, że jestem grzesznikiem, nie żebym swój grzech usprawiedliwiał, to mogę swoją słabość oddawać Panu Bogu, i ta słabość staje się przestrzenią obecności Pana Boga. Nie. No i to jest bardzo, i to jest bardzo, że tak powiem, budujące. No. Szczęść wam, Boże, wszystkiego błogosławionego. Dziękuję za dobre słowa i do zobaczenia najpóźniej w niebie. A jak Bóg da oczywiście widzimy się, a właściwie słyszymy, ale też widzimy o godzinie piątej rano codziennie tutaj na porannym różańcu, który już ponad dwa lata trwa i uczestniczy w nim kilka tysięcy osób z całego świata. Szczęść. Wam, nam, Boże. Dziękuję wszystkim moderatorom za modowanie. Dziękuję wszystkim Wam za dobre słowa, za wsparcie. I cóż, yy, muller rusz, znaczy szczęść Boże. Tutaj zakończę transmisję, klikamy i tutaj też kończymy transmisję. Dzięki.